Dobra, wybiła godzina. Zaczynajmy więc oficjalnie. Dzisiejszy materiał głównie poświęcony sytuacji z drożyzną, sytuacji z chaosem prawnym, jakiego nie widziała Polska od 30 lat. Chyba nawet za komuny nie było takiego chaosu, jaki został wprowadzony przez tę nowelizację Nowego Ładu. I gigantyczny głos rozpaczy z całego kraju, poczynając od księgowych, którzy nie mają zielonego pojęcia, co z tym wszystkim będzie. Oni oczywiście próbują się w tym bagnie odnaleźć, pływać po powierzchni, ale zapewne większość z Was wie, że żaden księgowy gwarancji nie daje, że liczy dobrze, stuprocentowe. Ja wiem, że przedsiębiorcy przyzwyczajeni są obarczać księgowych tymi problemami. Ale to nie jest takie proste. Wszyscy jedziemy na tym samym wózku, więc księgowi, którzy od dłuższego czasu robią akcję hashtag strajk księgowych, to również ich ten materiał dotyczy. Niemniej jednak problem nie dotyczy wyłącznie przedsiębiorców. Czas sobie zdać sprawę, że wszyscy jedziemy na tym samym wozie, za wyjątkiem polityków i administracji. Oni się najedzą zawsze, bez względu na to, co się dzieje na rynku. Są podwyżki gazów, to oni sobie zrobią podwyżki i już. I sprawa załatwiona. Wszyscy straciliśmy na Nowym Ładzie. Pracownicy mniej zarabiają, bo obcięto im z tej słynnej różnicy między brutto a netto kolejne procenty. Do tego jest gigantyczna inflacja, absolutnie niezawiniona przez przedsiębiorców, absolutnie niezawiniona nawet przez ceny gazu. Jest to inflacja spowodowana wydrukowaniem 170 miliardów złotych w trakcie pandemii. Wcale wirus nie prosił się o to, żeby drukować 170 miliardów złotych. To jest efekt debilnej decyzji polityków i o tym zawsze pamiętajmy, nie dajmy sobie wmówić, że jest to sprawa wirusa. No i ostatnia sprawa to są ceny gazu i energii ogólnie, które dla osób fizycznych podrożały bardzo dużo, 30%, ale dla przedsiębiorców, którzy nie mają tego parasola ochronnego cen regulowanych, podrożało i o 300 i o 400%. Rachunki, jakie widzimy, są przerażające i one stawiają nawet duże firmy. Ja na tą chwilę z szacunku do naszych partnerów nie będę wymieniał tych firm, ale nawet duże firmy, które marki, które znacie polskie, zastanawiają się, czy nie zwalniać. I to są pracodawcy, którzy zatrudniają 1000 pracowników, 1500. Więc ten problem z energią i z Nowym Ładem, który się nawarstwia łącznie z całą polityką antykowidową oraz z lockdownami, to wszystko razem stworzyło mieszankę wybuchową, która wielu z nas albo postawi na krawędzi funkcjonowania, albo już postawiła, albo postawi za chwilę, a reszta społeczeństwa odczuje to od razu w portfelach, a za kilka miesięcy w postaci trudności na rynku pracy, czyli koniec podwyżek, lub jeszcze w gorszej sytuacji nas wszystkich postawi, niż sobie możemy w tej chwili wyobrazić. I teraz, co my chcemy z tym zrobić? No to jest niewątpliwie zadanie dla strajku przedsiębiorców, żeby coś z tym zrobić. I oczywiście mamy pomysły i o nich dzisiaj opowiem. Przede wszystkim podstawowa sprawa, coś, czego przedsiębiorcy dotychczas nie umieli pokazać w ogromnej skali. Czyli jedność na ulicach. Widzieliśmy tą jedność na strajku kobiet, w dużej liczbie oczywiście, nie mówię o liczbie 1000, 2000 ludzi, tylko mówię o demonstracji, o zjednoczeniu na ulicy setek tysięcy. Nas jest 2 200 000 i ten Nowy Ład dotknął wszystkich. Podwyżki energii bezpośrednio dotknęły pewno setki tysięcy, pośrednio wszystkich. Więc mówimy o gigantycznej liczbie, bo tylko taka liczba może coś zmienić. I od tego zacznijmy, że jeżeli dalej nie będziemy potrafili pokazać jedności, no to nic się nie zmieni. To dalej będzie tak, jak jest. Politycy uważają nas za masę zupełnie bezwładną, za masę całkowicie nie potrafiącą nic zrobić. Zobaczcie, rolnicy, gdy był projekt piątki dla rolnictwa, która nie uderzała jakoś wyjątkowo ekonomicznie w rolników, uderzała jakby w ich godność, w ich poczucie własności w gospodarstwa, bo umożliwiała na przykład ekologom chodzenie i kontrolowanie jakości opieki nad zwierzętami. Rolnicy potrafili przyjechać w tej liczbie kilkudziesięciu tysięcy do Warszawy i PiS się ugiął. Posłowie się ugięli. Teraz sytuacja jest dużo łatwiejsza, bo cała ta koalicja pisowska wisi na włosku. Niemniej jednak najważniejszym i pierwszym zasadniczym elementem jest
naszych rozmów to, czy my chcemy pokazać jedność. Bo ja słyszę też często pytania, no dobra, przyjedziemy na tą demonstrację, a czy przyjedzie tyle osób, czy nie przyjedzie, a czy to warto, a dotychczas się nie udało. No, wszyscy oczywiście mówią o strajku kobiet, że się nie udało, no ale strajkowi rolników się udało. Pamiętajcie, że jest to trochę inna materia. W tej chwili wszyscy są pod pręgierzem Nowego Ładu, wszyscy są pod pręgierzem strat finansowych, spowodowanych głupotą polityków. No więc to bardziej przypomina sytuację z rolnikami. A dlaczego mówię o zjednoczeniu? O zjednoczeniu też mówię, bo wystarczy spojrzeć na górników. Ciągle mówimy, o Jezu, znowu sobie załatwili, znowu sobie załatwili, znowu sobie załatwili. Oni sobie załatwiają, bo są jednością. Jeżeli my nie będziemy potrafili zrozumieć, że jeżeli nie staniemy razem, to nic nie załatwimy, no to nie będziemy nigdy w takiej sytuacji jak górnicy. Ja przypomnę, że jest nas 2 miliony 200. To jest gigantyczna siła. Oczywiście górnicy dostają sygnał, wychodzą. Rolnicy dostają sygnał, wychodzą. Czy przedsiębiorcy zrozumieją, że w środku tygodnia trzeba zostawić biznes i pojechać, bo to jest ważniejsza sprawa biznesowo niż jeden dzień pracy? Tego nie wiem, ale chcę was namawiać i chcę was przekonać dzisiaj do tego, że naprawdę warto. Czy będzie nas tam dużo? Takie pytania też się pojawiają. No i tu odpowiedź jest też banalnie prosta. To ty musisz zdecydować, czy jedziesz. Jak jedziesz, to będzie nas dużo. Jeżeli będziesz się zastanawiał, czy inni pojadą, to inni też się będą zastanawiać, czy pojadą. No i nie będzie nas dużo. Więc nie patrz na innych, tylko po prostu sam się zdecyduj, żeby jechać. Jeżeli masz jakieś wątpliwości, czy się opłaca jechać, popatrz na swoje rachunki. Popatrz na ceny. Zobacz, jak się zmieniają ceny w produkcji, w hurcie. Zobacz, co się dzieje. No i to jest odpowiedź. Czy warto jechać? Masz jakąś inną alternatywę, żeby zatrzymać to wszystko? Masz jakiś pomysł? Nikt nie ma pomysłu, oprócz tego pomysłu, jakim jest próba stworzenia presji politycznej na posłów, na tą trudną, zachwianie tą trudną, słabą koalicją większościową rządu w Sejmie. To jest jedyny praktyczny pomysł. Jeżeli dalej będziemy żyć w iluzji apolityczności, dalej będziemy żyć w iluzji ja się interesuję biznesem, a nie polityką, no to nie ma sensu. To kłaść głowę pod topór i niech tą głowę politycy obcinają. To jest podstawowa sprawa. Nie oglądaj się na innych. Ale co więcej, to za mało, żeby nie oglądać się na innych i zdecydować, że jedziesz. Musisz jeszcze postanowić, że przekonasz innych. I tutaj wracam, przed wstępem rozmawiałem o spotkaniach lokalnych. Ja nie wierzę, żeby nie było odpowiedzi. Jeżeli weźmiesz za telefon, obdzwonisz w małych miejscowościach znajomych przedsiębiorców, w większych miejscowościach, chociaż firmy z branży i porozmawiasz z nimi, no to co słyszysz? Słyszysz ciągle lament. Ceny nas dobijają, chaos prawny nas dobija. Tak się nie da żyć, tak się nie da funkcjonować. No więc co robić? No i to jest ta odpowiedź. No albo narzekać przez telefon sobie nawzajem, albo płakać, że jest źle, albo pójść i tupnąć nogą. Ale ktoś powie, no ale co to da? I ja zaraz wam wyjaśnię, jaki mamy plan. Ale nawet nie wnikając w sedno tego planu, nie wnikając w sedno tych pomysłów, ich szanse, to wiecie, co da pojazdka do Warszawy? Przede wszystkim wyładujecie swoją złość i pokażecie im tą złość. Bo jeżeli siedzicie w domach, to wiecie, jaki sygnał im wysyłacie? Nic się nie dzieje. Jaka panika, jaka tragedia. Przecież nikt się nie dzieje, bo politycy rozumieją tak, jak rozumieją górników. No jeżeli górnicy są wkurzeni, to nie psioczą przed telewizorami, tylko się zbierają, przyjeżdżają do Warszawy, jest rozruba i wszyscy wtedy rozumieją, że to jest poważna sprawa. Jak z rolnikami było źle, to przyjechali bez rozruby. Bardzo kulturalna demonstracja, brałem w niej udział, ale liczna. Widzieli, że coś się dzieje, że jest jakaś mobilizacja. Jeżeli przedsiębiorcy przyjadą z przyczyn ekonomicznych, no to będzie dla nich szok, bo oni uważają, że jesteśmy takimi gamoniami, takimi egoistami, tak zapatrzeni w siebie, że na pewno nie będzie nam się chciało ruszyć. No więc pomijając ten pomysł, który mamy, który jest realny do wykonania, zaraz o nim powiem, to zasadnicza sprawa. Albo siedzisz i dajesz im sygnał, że nic się nie dzieje, że to wszystko jest tylko wydmuszka medialna, że tam jakieś problemy, że wszyscy sobie dadzą radę, że gaz poszedł 300% do góry, damy sobie radę, zarobimy na to wszystko. Więc albo tak jest, siedzisz w domu, ok, zostajecie w domu, nie ma problemu, nie ma w ogóle tematu podwyżek, wszystko jest super, Nowy Ład jest super, księgowi sobie poradzą, albo jeżeli uważasz, że tak nie jest, to jedziesz,
nie zastanawiając się w ogóle, co będzie na miejscu. Po prostu jedziesz pokazać, że nie jest dobrze i nie jest aż tak dobrze, że chociaż przedsiębiorcy się nie ruszają na protesty jak górnicy, to tym razem jedziesz. I to jest najważniejszy przekaz, czyli nie dość, że sam musisz podjąć decyzję, czy chcesz pokazać, że jest źle, a druga sprawa, przekonujcie ludzi w branży. Dzwońcie, proście hurtowników o informacje, zorganizujcie się. Nikt za was tego nie zrobi. Oczywiście związki górnicze mają pieniądze, organizują autobusy i dowożą pracowników. No niestety, wy musicie to zrobić na swój koszt. Albo się zorganizujecie, żeby te koszty obniżyć i wynajmiecie sobie z każdej powiatowej miejscowości autobus, albo pojedziecie prywatnie, dobierzecie znajomych. Ja zapraszam was na grupy regionalne Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców. Tam możecie znaleźć kontakt. Więc albo to zrobicie, albo nic z tego nie będzie i jeszcze wam podniosą te ceny bardziej, jeszcze bardziej wymyślą sobie, jak pognębić i jak przerzucić na was koszty ich chorych pomysłów. Aktywność, obecność to jest podstawowy sygnał, ten najbardziej fundamentalny. A co będziemy robić na miejscu, już wam opowiadam. Przede wszystkim kiedy? 23 lutego. Dlaczego 23 lutego? Dlatego, że 23 lutego są przede wszystkim obrady Sejmu. To jest środek tygodnia, środa po prostu. I jeżeli mamy coś zmienić, to mamy się domagać takiej procedury, jak sobie PiS już wiele razy sam wprowadzał i udowadniał, że można. 24-godzinny tryb, czy nawet krótszy. Mamy pomysł, co trzeba zrobić, żeby jedną prostą ustawą naprawić tą sytuację. Ale musi być ta demonstracja w okresie, kiedy Sejm pracuje. Poza pracą Sejmu, jak ktoś oczekuje, że będzie demonstracja w weekend, w weekend to Sejm może przyjechać do Warszawy na spacer, pokrzyczeć, nikt go nie usłyszy, bo tam nie ma ludzi, którzy muszą to naprawić. Więc weekend nie, środek tygodnia i tak jak wam mówiłem, decyzja jest bardzo prosta. No, albo zainwestujecie ten jeden dzień w swoją firmę, bo to nie jest dzień zainwestowany w jakąś politykę, bo tu w ogóle nie mówimy o polityce. To jest inwestycja w wasze firmy. Albo zainwestujecie ten jeden dzień w swoje firmy, wywiesicie plakat, zamknięty też na grupie Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców, możecie znaleźć. Wywiesicie plakat 23 lutego, sklep zamknięty, fryzjer zamknięty, restauracja zamknięta, hurtownia zamknięta, po prostu Polska musi stanąć w 23, tak jak stawała za komuny, bo tylko ten system działa na władzę, tym bardziej, że pisowskie mózgi bardzo przypominają działaczy PZPR-u, więc albo Polska stanie 23, albo nic się nie zmieni, dalej będą coraz wyższe ceny i coraz większy chaos prawny, ale to musi być środek tygodnia, nie żaden weekend. I to jest to, czy przyjedziecie, czy nie, to jest inwestycja w waszą firmę. Możesz walczyć o zapłatę rachunków gazu coraz większego, albo możesz to powstrzymać. Możesz płacić 9% składki, albo możesz to powstrzymać. No więc to jest inwestycja wasza. Nikt wam nie załatwi przejazdu, nikt wam w tym nie pomoże. My wzięliśmy się za organizację tego i to jest jedyne, co w tym zakresie zrobimy. Reszta należy tylko do was. Trzeba się organizować, trzeba sobie rozmawiać pocztą pantoflową, dzwonić, informować, bo też w telewizji o tym nie powiedzą. Nikt o was nie dba, nikt się nie interesuje losem przedsiębiorców. Albo sami będziemy rozmawiać ze sobą środowiskowo, albo nic się nie zmieni. Więc 23 środek tygodnia. Ale to nie wszystko. Część z nas, ponieważ my chcemy pokazać politykom, że traktujemy sprawę wyjątkowo na poważnie i że to nie są żarty, że to, do czego doprowadzili, zagraża egzystencji chyba nawet bardziej niż te wszystkie lockdowny, które były w 2000 i 2021 roku. W związku z tym część z nas przyjeżdża od 21. Tak naprawdę ta demonstracja będzie trwała od 21 do 24, a może nawet do 25. Zobaczymy, jak się sprawa będzie rozwijać. My będziemy tam koczować. To nie są żarty, to nie jest wyjazd na pogadanie sobie i na marsz w Warszawie. Po prostu tworzymy tam Majdan. Mamy zgłoszone zgromadzenia, rozkładamy się tam, samochody, śpimy w autach. Po prostu trzeba pokazać, że jesteśmy zdeterminowani, że jest bardzo źle. Że to nie jest tylko spacerek w środę. W środę oczywiście, kiedy oni przyjdą do pracy, jest kulminacja, ale ci, którzy mogą, którzy są bardzo zdeterminowani, zapraszam od poniedziałku. Ja tam będę od poniedziałku. Stoimy tam od poniedziałku, żeby wszyscy mieli czas zobaczyć, że działamy na poważnie. Że to nie jest tylko jakieś tam zbiegowisko 23, że sobie pokrzyczeć pod Sejmem. To jest bardzo poważna sprawa. Następna ważna rzecz dotycząca tego wydarzenia. No logo.
To nie jest wiec partyjny. Żebyście mieli jasność tego, nikt nie planuje tam sobie uprawiać polityki, tak jak to się zdarza na demonstracjach, które znamy. Nie. Zero flag jakichkolwiek partii, zero reklam jakichkolwiek partii, zero politycznych okrzyków, oczywiście za wyjątkiem dążenia do tego, żeby skończyli z tym Nowym Ładem i żeby opanowali problem wysokich cen gazu. Tym się będziemy interesować. Nie ma, jeżeli, oczywiście zapraszamy wszystkich i tych, którzy demonstrują w kwestiach światopoglądowych i nie, zapraszamy wszystkich, bo kwestie gospodarcze dotknęły nas wszystkich. Jednych bardziej, drugich mniej. Nieważne, czy jesteś wyborcą Konfederacji, Platformy, Lewicy, czy nawet jesteś wyborcą PiSu, ale czujesz się teraz zawiedziony tym, co się dzieje. Idziemy tam wszyscy, żeby powiedzieć klasie politycznej dość. Nie będzie to wiec wyborczy. Jeżeli ktoś oczekuje, że będą tam co chwilę przemówienia ważnych polityków, nie będą. Jeżeli ktoś myśli, że będą tam co chwilę moje przemówienia, nie będzie. Nie będzie tam przemówień. Może tak jak na kijowskim Majdanie ktoś wyjdzie i będzie odczytywał bieżące informacje. Ja oczywiście zapraszam wszystkich polityków opozycji, polityków PiSu, którzy są przedsiębiorcami, żeby przyszli i powiedzieli zgromadzonym tam ludziom, że oni zrobią wszystko, aby odkręcić ten problem Nowego Ładu, żeby odkręcić ceny cen. My mamy pomysł. Mamy pomysł. Będą chcieli przyjść? Nie, nie, to przyjdą. Ja też apeluję do was wszystkich, abyście informowali posłów, że 23 będzie zgromadzenie. Niech przyjdą. Naprawdę nie ma znaczenia. Nikogo nie wyrzucimy z żadnej partii. To jest sprawa ponadpartyjna. Musi klasa polityczna zrozumieć, że zrobili gigantyczny błąd. I już naprawdę nie jest ważny ten koszt polityczny. Ważne jest, żeby uratować tę sytuację, w której się znaleźliśmy. Uratować dziesiątki tysięcy ludzi, a może setki tysięcy ludzi, a miliony uchronić przed niepotrzebnymi stratami. Więc no logo, ale wszystkich zapraszamy. No, żadnych politycznych speechów, żadnej agitacji. Rozmawiamy tylko i wyłącznie o gospodarce. Zapraszamy wszystkich. Musimy wspólnie przełamać ten impas, bo być może niektórzy się zagalopolowali i nie są w stanie wyjść z tego z twarzą. Mamy pomysł, jak wyjść z tego z twarzą. Nie chcemy nikogo odrzucać. Po prostu to ma być zryw narodowy. Musimy tam stanąć. Będzie to też demonstracja, w której nie zamierzamy mieć żadnych ofiar, żadnej rozruby. Miejmy nadzieję, że nie będzie żadnych prowokacji. Liczymy na rozsądek, liczymy na to, że ta siła ludzka, która przyjedzie i ta skala demonstracji w tym momencie, kiedy oni pracują, będzie działała jako siła wspomagająca ten prosty projekt, który mamy. Więc tak wygląda organizacja. Od poniedziałku do czwartku, a może do piątku. Natomiast 23 zapraszamy na maksa wszystkich ludzi, którzy chcą nas wesprzeć dużą frekwencją i naprawdę przestańcie myśleć, że to jakiś tam kolejny wypad. To jest ogromna szansa i inwestycja w własne firmy, inwestycja w mniejsze koszty, inwestycja w przetrwanie i inwestycja w wyższe pensje dla pracowników. No i teraz przejdźmy do tego, o co walczymy. Jaki jest temat, jakie są postulaty. Przede wszystkim, jak wam wspomniałem, nie idziemy w żadną politykę. Absolutnie czyste, techniczne postulaty. Jak wiemy, już te głosy się pojawiły. Politycy nawet w partii rządzącej, wspierające partią rządzącą z klubu Zjednoczonej Prawicy, mówią, że to jest niewypał. Mówią o tym urzędnicy skarbówki, którzy nie rozumieją, jak mają stosować te przepisy. ZUS robi szkolenia, nie wiem komu, bo nawet księgowi mają problem z jednoznaczną wykładnią. Oni chcą robić szkolenia przedsiębiorców. W kraju panuje chaos. Dokładana jest jeszcze inflacja i ceny energii. W związku z tym my uważamy, że trzeba po prostu to zatrzymać. Ale rzeczywiście jest zapis konstytucyjny, który, znaczy jest zasada, która blokuje możliwość zmiany zasad podatkowych w trakcie obowiązywania, czyli w trakcie roku podatkowego. I w tej sytuacji my mamy bardzo prosty pomysł, zresztą sprawdzony, nic nowego. Chodzi o abolicję podatkową. Uważamy, że będzie ten projekt się lada chwila pokaże, my go roześlemy do wszystkich klubów parlamentarnych, do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, wyślemy go do wszystkich. Oczywiście będziemy was prosić o pomoc, żebyście wręcz zaspamowali te skrzynki, wysyłając ten sam projekt na wskazane adresy. O co chodzi z tą abolicją? Bardzo prosta sprawa, będzie mówiła o tym, że
małe, mikro, średnie przedsiębiorstwa będą mogły rozliczyć się, jeżeli się rozliczą według zasad z 2021, będą zwolnione ze wszystkich kar ani z zobowiązań podatkowych przewidzianych w ustawie podatkowej zwanej Nowym Ładem. I ta sprawa załatwia wszystko. Nie odbieramy oczywiście rządowi możliwości stosowania tych nowych przepisów wobec korporacji, wobec firm międzynarodowych. Dalej będą mogli je stosować. Co więcej, no ci mali podatnicy, którzy będą chcieli się rozliczyć według Nowego Ładu, będą mogli to zrobić. Abolicja jest przecież całkowicie dobrowolna. No więc mają te narzędzie, bo tyle razy politycy PiS-u opowiadali, że właśnie chodzi o opodatkowanie dużych sieci i tak dalej, i tak dalej. Będą utrzymywali te przepisy dla dużych sieci. Będzie abolicja dla małych, którzy całkowicie się w tym pogubili. Będzie rok czasu na naukę dla księgowych. Będzie rok czasu na nowelizację. Czy będą wybory wcześniejsze, czy nie? Mam nadzieję, że temat tego Nowego Ładu tak czy siak będzie przedmiotem wyborów, ale na tą chwilę nie wolno doprowadzić do Armagedonu. Pamiętajcie, że firmy można zniszczyć w tydzień, w miesiąc, ale odbudować, żeby je odbudować, to trwa bardzo długo. To jest jak wojna, ten Nowy Ład jest jak wojna, zrzucić bombę, wysadzić budynek, to jest moment. Natomiast odbudować ten budynek to już jest bardzo pracochłonna sprawa. Dlatego trzeba w tej trudnej sytuacji natychmiast podjąć zdecydowane działania. Czy mamy szansę na procedowanie tego projektu abolicji? Oczywiście tak. Ja myślę, że cała opozycja wspólnie stanie po jednej stronie, bo to jest zarówno w interesie pracodawców, jak i pracowników, mikrofirm. To znaczy, no nikt nie zyskuje na Nowym Ładzie. Ja nie wiem nawet, czy budżet państwa na tym zyska, bo myślę, że szara strefa urośnie do gigantycznych rozmiarów. Myślę, że egzekucja w ogóle nie będzie możliwa, chyba że PiS planuje po prostu prawem kaduka zajmować konta bankowe, ale już wiemy, że przedsiębiorcy w przerażeniu albo zamykają firmy, albo cofają środki z kont bankowych na bezpieczne miejsca, czyli firmy są jakby bez pieniędzy. No, ten proces już trwa, wszyscy wiedzą, że nie wiadomo jak interpretować prawo, trzeba się zabezpieczyć. Nie wydaje mi się, aby Nowy Ład przysporzył jakichś gigantycznych korzyści budżetowi. Obawiam się, że wyjdzie odwrotnie niż zamierzali twórcy. Niemniej jednak ta abolicja uspokoi sytuację, szczególnie, że mamy gdzieś tam za pasem trudną sytuację międzynarodową, wojnę, mamy jeszcze wysokie ceny gazu i ogólnie inflację, która zaburza funkcjonowanie i rozwój gospodarki, bańkę na giełdzie, bańkę na nieruchomościach, wszystko jest bardzo tak nabrzmiałe do tego, żeby wykonać bardzo poważną korektę gospodarczą. Zatem mamy przed sobą trudny okres i ta abolicja ma szansę. Wystarczy przytoczyć, bodajże dzisiaj Mateusz Morawiecki powiedział, że wszyscy, którzy zarabiają poniżej 12 tysięcy na rękę brutto, a zapłacą wyższy podatek, to jest pomyłka, to tak ma nie być i mogą nie płacić. No to wiecie, no to oni sami wiedzą, że jest źle, że to tak nie może być, więc liczę na tą abolicję. Ale to nie jest wszystko. Ponieważ jak wiemy, Nowy Ład to jest chaos i tragedia, no ale jeszcze do tego doszły ceny gazu, które są oczywiście zawinione w tej chwili przez czynniki zewnętrzne, ale to, że my jesteśmy bezbronni, to jest efekt błędów 30 lat zaniechań w polityce dywersyfikacji źródeł zasilania. Więc nie da się tego problemu rozwiązać naraz, ale przedsiębiorstwa przede wszystkim muszą przetrwać, bo tak jak powiedziałem, odbudować, zburzyć dom łatwo, odbudować bardzo trudno. Muszą przetrwać miejsca pracy. Nie może ta sytuacja związana z energią oddziaływać na pracowników, na to, że nie dostaną podwyżek, na to, że nie da się zrekompensować wzrostu cen, bo przedsiębiorstwa będą w trudnej sytuacji. I mamy na to bardzo prosty pomysł, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że te wzrosty ceny gazu wcale nie muszą być długotrwałe. One rzeczywiście w jakimś średnim okresie będą być może jeszcze wyższe niż teraz w związku właśnie z wojną czy innymi zawirowaniami w polityce międzynarodowej, ale co będzie dalej? Zapewne dojdzie do jakiegoś ustabilizowania, więc potrzebujemy bufora finansowego, tylko nie kolejnych tarcz, Mateuszu, premierze Morawiecki, nie kolejnych tarcz, bo to jest tarcza do tarczy, znowu pieniądze państwowe rozdawane. To w ogóle donikąd nie prowadzi, to jeszcze bardziej napędzi inflację. My mamy bardzo prosty pomysł. My uważamy, że firmy
które w dużej mierze są uzależnione od produkcji gazu, są dużymi odbiorcami i nie są w stanie pokryć tych różnic cenowych ze zysków lub te zyski w sposób drastyczny naruszają ich stabilność finansową, możliwości podwyżek dla pracowników. Po prostu, w związku z tym, że te państwowe, że te firmy państwowe, które dostarczają, że te firmy, które dostarczają energię, są państwowe, postulujemy wydłużenie terminu płatności w sposób drastyczny, na przykład na 48 miesięcy. Taki jest termin płatności za gaz. Przedsiębiorcy nie doznają szoku finansowego, mają pieniądze na to, żeby wraz z rozwojem sytuacji decydować, czy chcą zostać przy gazie, czy chcą coś przekształcać, czy chcą w jakiś inny sposób zmienić swoje linie produkcyjne, cokolwiek innego, zmienić na energię elektryczną. Dowolne pomysły, jakie będą mieli, muszą mieć czas na je wdrożenie, nie mogą wydać pieniędzy dla gazowni czy elektrowni, bo to zniszczy możliwość transformacji. I ja myślę, że państwowe firmy, molochy giełdowe bez problemu sobie poradzą z finansowaniem pomostowym. Zamiast robić PFR dla milionów przedsiębiorców i potem te pieniądze tylko pompują nam inflację, ja proponuję, żebyście sobie zrobili pomostowe finansowanie między rządem a rządowymi spółkami i w ten sposób umożliwili finansowanie tym firmom, które nie powinny teraz płacić za rachunku za gaz. Do tego nie potrzeba żadnej ustawy, do tego potrzeba rozmowy z panem premierem i jego albo rozporządzenia, albo instrukcji dla prezesów tych spółek giełdowych, które w sposób wyjątkowy będą traktować płatności, terminy płatności za okres tych drastycznych podwyżek, tak żeby firmy nie zostały ofiarą tej gry spekulacyjnej. To są dwa postulaty, które mamy, które wpłyną nie tylko na firmy, wpłyną też na pracowników, wpłyną na stabilizację w kraju. Szczególnie, że pamiętajcie, że inflacja teraz uderza we wszystkich, także w tych, którzy mają kredyty. Więcej płacimy w sklepie, więcej płacimy za ratę kredytu. Zagrożenie miejsc pracy pogłębi stres. Nie możemy sobie na to pozwolić. I to są nasze dwa główne postulaty na tej demonstracji. Bardzo proste. Liczymy, tak jak wam powiedziałem, na współpracę ze wszystkimi. Zero polityki, czysta gospodarka, czyste przetrwanie, czysty patriotyzm, bo to jest wszystko dla dobra naszego państwa i w inny sposób niż wyobrażają sobie to politycy. Jak wiecie, ja często nie szczędzę sobie bardzo brutalnych słów co do zdolności zarządczych polityków, ale myślę, że jesteśmy w takiej sytuacji, że bez względu na to, jak oceniamy poziom ludzi, którzy kierują tym państwem, trzeba im pomóc, trzeba im dostarczyć dobre pomysły i trzeba troszeczkę na nich to wymusić właśnie tą siłą, ilością zgromadzonych ludzi, ale też przekonać, że to jest rozwiązanie, które dla wszystkich będzie dobre i dla budżetu państwa, i dla pracowników, i dla stabilizacji gospodarki, bo kolejne zawirowania mogą już wiązać się z lawiną bankructw i jeszcze z pogłębiającym się kryzysem, bezrobociem, utratą pracy. To będzie tragedia dla wszystkich. Mamy dobry pomysł, musimy zrobić wszystko, żeby przekonać do tego polityków. Czekajcie chwileczkę. Siema! Okej. Co dalej? Co dalej, jak to się nie uda? Jak nie uda nam się doprowadzić do tego mądrego rozwiązania, do zjednoczenia? No, my oczywiście nie złożymy broni, ponieważ ludzie w całej Polsce są bardzo silnie zdeterminowani i oczywiście mamy kolejny plan i też o tym planie będziemy mówić, przekonując, że warto rozmawiać, warto to rozwiązać właśnie 23 i 24 na posiedzeniach Sejmu. Kolejny plan jest już znany z naszej historii i to nie jest nawet mój pomysł, bo dzisiaj zadzwonili do mnie ludzie, którzy z różnych części Polski, którzy powiedzieli dokładnie to samo. Wychodzimy na drogi. Jeżeli ktoś pamięta czasy Andrzeja Lepera, my zrobimy to samo i to nie będą blokady takie, jak mieliśmy ostatnio podczas protestów rolników, że 2-3 godziny sobie pojechaliśmy, tylko zrobimy blokady okupacyjne. Normalnie zgłosimy zawiadomienia o zgromadzeniach na drogach krajowych i
Polska stanie. I to będzie nasz strajk generalny. Ta Polska stanie może na tydzień, może na dwa. Po prostu drogi krajowe staną, nie będzie komunikacji. A jak trzeba będzie, to zrobimy i blokady autostrad. Na pewno tego nie odpuścimy. Natomiast zanim przejdziemy do tak drastycznych metod protestu, chcemy dać politykom szansę 23 i 24, aby naprawdę przyjęli mądre, praktyczne, zgodne z zasadą zarządzania i wychodzenia z kryzysu propozycje. I to jest nasz największy przekaz. Słuchajcie, i dzisiaj, żeby nie rozwlekać dalej, bo już trochę to trwa, to jest de facto wszystko. My oczywiście będziemy na ten temat bardzo dużo jeszcze pisać, pojawią się właśnie te projekty ustaw, ale jedno, o czym jeszcze chcę powtórzyć na koniec, co jest niezwykle ważne. Ważne jest to, żebyśmy pocztą pantoflową rozprzestrzeniali informacje o tym proteście. Proście każdego, nie tylko żeby przyjechał, ale żeby on jeszcze dalej przekazał kolejnym osobom, że 23 lutego mamy racjonalny plan na zatrzymanie nowego ładu i chaosu związanego z podwyżkami cen gazu. Niech przekazują, że to nie chodzi o żaden wiec partyjny, nikt nie zostanie wkręcony. Chodzi o wspólne rozwiązanie, narodowe rozwiązanie tego tragicznego problemu, w jakim się znaleźliśmy. Więc przekazujcie to dalej, nie banalizujmy rozmów prywatnych, to jest najważniejsze. Oczywiście proszę Was o udostępnianie tego materiału, bo dzięki temu on też może dotrzeć do większej liczby osób. Ale tak czy owak, ten projekt jest prosty, apolityczny, zapraszamy wszystkich. Ja jeszcze tylko zerknę na Wasze pytania, jeśli będą się nadawały do tego, żebym na tą chwilę na nie odpowiedział i będziemy już kończyć. Bogdan, czy jak stchórzą, to będziemy trwali tam na miejscu? No oczywiście, jak oni skończą pracę, to nie będziemy tam trwali, chyba że przyjedzie nas tak dużo, że po prostu otoczymy fizycznie ten Sejm i nie będą mogli stamtąd wyjechać, wtedy będą siedzieć tam razem z nami. To jest wszystko temat, czy przyjedzie nas tam 10 tysięcy, 20, 100 tysięcy, czy 500 tysięcy. Jeśli przyjedzie 500 tysięcy ludzi, to naprawdę myślę, że będą w kropce. Po prostu zwyczajnie otoczymy całą wiejską dookoła i nikt się nie wydrze. No nie wiem, ile musieliby ściągnąć sił, aby to powstrzymać. Ale tak jak mówię, nam nie zależy na zadymie. My chcemy pokazać razem z Wami, że jest nas wielu, ale nie jako siła polityczna, tylko nas jest wielu za tym dobrym projektem. My chcemy zrobić pozytywny przekaz. Nie chcemy powtórki z Kazachstanu, nie chcemy rozlewu krwi, chcemy pozytywny przekaz. Jest nas dużo dzisiaj tutaj, cierpimy, siedzimy, to jest luty, więc tam prognozy mówią o kilku stopniach na plusie. Siedzimy tutaj dlatego, że mamy dobry projekt. I chcemy ten dobry projekt, żeby Sejm się na nim pochylił. Myślę, że 500 000 ludzi zrobi wrażenie na polityka wszystkich opcji, nawet rządzących. Nawet jeżeli nie zrobi wrażenia na Jarosławie Kaczyńskim, to zrobi wrażenia na Zbigniewie Ziobrze, zrobi wrażenie na innych posłach Prawa i Sprawiedliwości. Więc jeszcze raz mówię, nie apolityczny protest, zero wiecu partyjnego, nie będzie jednego gwiazdora tam, nie będzie w ogóle gwiazdorów, ale oczywiście zapraszamy polityków wszystkich opcji, całej opozycji i niech się przyjdą i niech nam obiecają, że będą lobbować za tym rozwiązaniem i będziemy sprawdzać, jak oni to przeprowadzą w ciągu 48 godzin. Mamy oczywiście takie pomysły, mamy też inne pomysły, które mogą zrealizować politycy. Dziwię się, że dotychczas tego nie robiłem, ale o tym będziemy mówić już na miejscu. Ja jeszcze raz powtarzam, bo ci, którzy się włączyli gdzieś w połowie, strajk jest 23, ta demonstracja. 23 lutego my już tam będziemy od poniedziałku, ale 23 lutego rozpoczyna pracę Sejm i chcemy mieć wtedy największą frekwencję, aby w trakcie obrad Sejmu mieć Wasze poparcie w forsowaniu tych dobrych projektów. Tak, masz rację, Gracjan, spacerki się skończyły, dlatego nie niedziela, tylko wtedy, kiedy jest Sejm i konkretnie. Hubert, 23 lutego przyjedźcie wszyscy, natomiast jeżeli ktoś chce nas wesprzeć od 21, a będziemy tam kończować, budujemy coś na kształt Majdanu, można będzie zaparkować gdzieś tam samochodami, to oczywiście zapraszamy wszystkich jak najbardziej. Kto może wcześniej przyjechać od poniedziałku, to bardzo dobrze. Pozwólcie, jeszcze przejrzę teraz pytania. Ja widzę tutaj bardzo takie radykalne hasła o bandzie,
o przestępcach. Słuchajcie, jeszcze raz. To nie ma być... ja sobie zdaję sprawę, że jakby nie unikniemy haseł radykalnych, w sensie okrzyków skandowanych. To jest normalne. Jest w nas złość, jest w nas emocja. Aczkolwiek ja zrobię wszystko, żeby ten protest miał wyraz bardzo pozytywnego przekazu, że chcemy być kulturalni, chcemy być pokojowi, ale ma być nas dużo. Więc jeszcze raz powtarzam, swoją agresję wyładujcie w telefonie, dzwoniąc do innych, i ci inni, którzy narzekają na ceny, powiedzcie im, że jest pomysł na rozwiązanie tego problemu. Można to zdjąć jak ręką odjął. Skończy się wszystko. Tylko musicie przyjechać i musicie przekonać innych. To jest najważniejsze zadanie. Nie nastawiajmy się na to, że będziemy krzyczeć bandyci, złodzieje tam na miejscu, bo to nie jest ta droga. Zamiast krzyczeć bandyci, złodzieje na miejscu, zamiast szykować kilofy, petardy, bierzcie za telefony i dzwońcie do znajomych. Dzwońcie do znajomych, którzy na co dzień narzekają, że jest źle, że są wysokie ceny i rachunki za energię są wysokie, że jest źle. Dzwońcie do nich i mówcie, jest rozwiązanie. Tak najlepiej wyładować jest złą energię, zamiast krzyczeć na miejscu. Beata, jeden postulat, odsunąć PiS od władzy. Też nie. Znaczy, PiS od władzy można odsunąć w ten sposób, że albo będą wybory wcześniejsze, albo przyjedzie was tak dużo, że na przykład posłowie... nie wiem, czy to jest klub koła, też chyba nie. Posłowie Pawła Kukiza zrozumieją, że być może naród jednak chce czegoś innego, bo to nie będzie demonstracja, którą będzie wiódł Donald Tusk albo ktoś inny, tylko to ma być demonstracja obywateli. Jeszcze raz powtarzam, ani ja, ani nikt inny nie będzie się tam lansował, nie będzie przemówień, będziemy tam po prostu stać i nasza reprezentacja będzie prosiła o rzeczy całkowicie niezwiązane tak naprawdę z polityką. Więc skandowanie, że chcemy odsunąć PiS, nie jest celem tej demonstracji, bo najlepiej to niech PiS wprowadzi tą abolicję podatkową i niech PiS zawiesi, wydłuży terminy płatności do elektrowni. Nam jest to obojętnie, kto to zrobi. Czy opozycja z Pawłem Kukizem odbiorą PiSowi większość w rządzie, bo zobaczą, że jesteście na tym placu, czy PiS to zrobi. Naprawdę nam nie chodzi w tej demonstracji o taką politykę, kto ma rządzić. Nam chodzi o to, żeby zlikwidować chaos Nowego Ładu i zlikwidować drożyznę. To jest nasz cel, więc całkowicie apolitycznie. O, tu jest bardzo ważny też postulat i też o tym powiem. Gadajcie z innymi grupami. Ja jeszcze raz powiem, zapraszamy wszystkich. Przekażcie te informacje wszystkim, których uważacie, że powinni to usłyszeć. Przekażcie ten live wszystkim, którzy uważacie, że powinni się do tego przyłączyć. Nie ma żadnych ograniczeń. Oczywiście nie będziemy gadać o wszystkim. Chcemy się skoncentrować na gospodarce, ale wszyscy, którzy są aktywni w życiu na ulicy, myślę, że też będą gotowi do tego, żeby walczyć o zniesienie Nowego Ładu, o zatrzymanie tego chaosu, o wydłużenie płatności, o zatrzymanie drożyzny, która niedługo pewno inflacja będzie dwucyfrowa. To jest ten moment. Idziemy absolutnie pokojowo, idziemy wszyscy, więc ja zapraszam wszystkich. Nie jestem wszystkich w stanie wymienić, ale wszyscy możecie czuć się zaproszeni, możecie się czuć współgospodarzami tego. My w żaden sposób nie rezerwujemy sobie wyłączności, nie będziemy, nie wiem, monitorować, kto ma mówić, kto ma nie mówić. Wszyscy mogą powiedzieć, wszystkich zapraszamy, ale będziemy na pewno pilnować, żeby to nie był wiec polityczny żadnej strony, ani lewej, ani prawej, ani centrum, ani kogo tam jeszcze, nie ma znaczenia. Wszyscy, którzy chcą powiedzieć o tym, że warto zatrzymać Nowy Ład, bo to jest pomyłka. Nie dlatego, że będziemy pluć na PiS, tylko że to jest po prostu pomyłka legislacyjna. To się nie udało. Więc skoro się nie udało, to już niech się obarczaniem winą zajmą politycy w Sejmie, a my po prostu chcemy z tego wyjść. To jest nasz cel. Więc jeżeli ktoś się godzi na taki przekaz, to ja oczywiście zapraszam każdą organizację, czy polityczną, czy apolityczną. Naprawdę nie ma znaczenia. Stanęliśmy na progu dużego nieszczęścia i musimy z tego nieszczęścia wyjść w sposób pokojowy i mądry. Ze Śląska będzie silna grupa. Niech i górnicy przyjadą, jeżeli uważają, że
że ten nowy ład im zaszkodził, wiemy o tym, to po prostu to wycofajmy. Nie będziemy walczyć o obalenie PiS-u. Górnicy, nie bójcie się. Wycofajmy ten nowy ład. To jest pomyłka legislacyjna. Nikomu to nie służy. Nikt na tym nie skorzysta. Ja myślę, że nawet posłowie PiS-u chcieliby to wycofać. A ja w ogóle apeluję do posłów, jeśli doszłyby do nich te informacje, żeby oni sami to wycofali. My też i odwołamy tą demonstrację, jeżeli będzie wprowadzona abolicja, jeżeli wycofacie ten chaos prawny. Przecież to jest totalne nieporozumienie, to co się stało. I trzeba, jeżeli jesteście odpowiedzialni, jeżeli czujecie się mężami stanu, odwołajcie to, bo to po prostu nikomu nie służy, nikt tego nie rozumie. To jest najgorsze, co mogło się zdarzyć w zakresie legislacji w Polsce. Bez wojny na ulicach będzie ciężko. Nie będzie ciężko. Zapewniam was, że nie będzie ciężko. Tylko musi być liczba. Nie może być to, wiecie, krzyczane, chociaż ja sam się przyznaję, że też lubiłem to pokrzyczeć, no ale nie może być krzyczane jebać PiS. Bo my to nie jest demonstracja, żeby jebać PiS, to jest demonstracja, żeby gospodarka wróciła na normalne tory, żebyście nie robili coraz większych oczu każdego dnia, gdy idziecie do sklepu, żeby szef wam nie mówił, że on nie może wam dać podwyżek, bo musi zapłacić 5 razy więcej za gaz, jeżeli pracujecie w takiej firmie, której korzysta. To jest cel tej demonstracji. Więc bez kill-offów, bez wojny jesteśmy w stanie to zrobić, ale największym naszym wrogiem, największym naszym wyzwaniem jest nasze lenistwo. Więc jak ja słyszę, że ktoś chce kill-offy, że chce się bić, to ja mówię, stocz walkę ze sobą i przyjedź. To jest wyzwanie. Lenistwo, bierność albo poddanie się, że ja już nic nie zrobię, że nic się nie da zrobić. To są najwięksi wrogowie, nie Kaczyński. Nie Kaczyński jest największym wrogiem. Największym wrogiem jest nasza bezradność, poczucie bezradności, bo my nie jesteśmy bezradni. Władza należy do nas. Tylko my musimy chcieć tą władzę wykazać. Więc frekwencja, frekwencja, jeszcze raz frekwencja. I druga, najtrudniejsza rzecz. Weź telefon, zadzwoń. Weź przekonaj, żeby pojechało z tobą 100 osób. To jest wyzwanie. A nie rzucać petardy i kilofami i krzyczeć jebać PiS albo jebać psy. To nie jest to wyzwanie. Chcecie wyładować swoją agresję? Dzwońcie i namawiajcie na wspólny przejazd. Dzwońcie i mówcie, że to ma szansę wypalić, że to jest dobry pomysł. Dzwońcie do posłów wszystkich partii i mówcie, żeby to załatwili nawet wcześniej, jak wam się nie chce jechać. Tu niech ta agresja będzie, zamiast kill-offów, zamiast odgrażania się i tak dalej. Zostawmy odgrażanie się i grożenie komukolwiek na czas wyborów. Tam możecie kartą wyborczą podziękować kogo nie lubicie, albo wskazać tego, kogo lubicie. Natomiast my chcemy się skoncentrować na prostej rzeczy. Jesteśmy w stanie to zatrzymać. Dobrze, moi drodzy. Kończymy to na dzisiaj. Dziękuję wam bardzo za udział. Udostępniajcie, jeszcze raz was proszę. Żegnam.